Dzień dobry, witaj, witaj serdecznie. Damian, witaj, Kamil. Dzień dobry, moi drodzy. Muszę karierę pchnąć do przodu, bo inaczej, słuchajcie, jak będę czekał tydzień do kolejnego odcinka, to będzie za długo. Ja jestem w drugiej lidze, przypominam, i prowadzę jako trener klubu Pogoń Siedlce. W tym nowym menadżerze piłkarskim We Are Football 2024. No i żeby to szło jakoś sensownie, to sobie wymyśliłem, że te odcinki będą musiały wpadać, no, odcinki w formie live'u bardziej, tak sobie zaplanowałem. Jeszcze zobaczymy, jak to tam dalej pójdzie, chociaż w formie odcinków robię Football Managera, gdzie prowadzę tam zespół Legię Warszawę, ale tutaj, słuchajcie, no, zaczynam od samego dołu, od samej tej poprzeczki takiej, od najmniejszej poprzeczki, czyli właśnie od tej drugiej ligi, która jest tutaj dostępna jako najniższa klasa rozgrywkowa. No i żeby coś się działo, no to muszę z automatu po prostu robić troszkę to częściej. Także kto lubi tego typu sprawy i oglądać, jak się zespół rozwija, jak się zawodnicy rozwijają, to was serdecznie zapraszam do oglądania tej serii niszowej na kanale, ale jednak. No, witamy Marcina, 1946. Prawie jak Marcin, jak pod Grunwaldem. A co ty tam masz w herbie? Ty masz Zagłębie Lubin, Marcin? Dobrze ja widzę? Bo tak malutka ta ikonka jest i do końca nie widzę, więc jak możesz, to napisz. Tak. Jakbyś na początku zamiast kariery wybrał sobie klub, to... A ja wiem, Filip, wiem, że była taka możliwość, ale w sumie z drugiej strony cieszę się, że to jest od samego początku. Dobra, ja nie będę już tutaj więcej wprowadzeń robił, lecimy, słuchajcie, z tematem. Mniej więcej interfejs już poznałem, rozpiera mnie energia, okej. No dobra, no to lecimy powolutku dalej, słuchajcie, ponieważ jak sobie kliknę kalendarz, sport sobie przestawimy, poniedziałek dodatkowy trening, naucz się języka, to sobie przerzucimy tutaj. No i teraz będzie pierwszy mecz drugiej ligi, przypominam, jestem w drugiej lidze z ŁKS-em Łódź, ale drugim zespołem tego klubu. Także tak wygląda, jeśli chodzi o harmonogram, tak wygląda harmonogram miesięczny. Ja jestem teraz tutaj, 7 sierpnia, dosyć ładnie graficznie to wszystko jest rozrysowane. Aczkolwiek faktycznie ustawień jest tu multum. Teraz tak, przejdę sobie do mojego tutaj zestawienia moich piłkarzy i wejściowej jedenastki. W zależności, słuchajcie, fajnie, że można tych piłkarzy tutaj rotować i wtedy im te statystyki się tu zmieniają. Jak widzicie, jak się trochę przesunie zawodnika, to on łapie wyższą notę. I to jest akurat fajne. Patrzę, w którym miejscu zawodnik ma najlepsze noty. O, tutaj nawet bardziej na ofensywnego pomocnika łapie 4,9. Bardzo wysoko. Piotr Pyrdoł z mojego zespołu. Cezary Demianiuk, patrzę sobie, w którym miejscu on tutaj. On bliżej środkowego napastnika idzie. Nawet tak, że no, można go tak trochę poprzesuwać. To nie będzie wtedy symetryczne. No ale chodzi o dobranie jak najlepiej, wyciśnięcia z nich jak najlepszych parametrów. A i napiszcie mi, bo muzyczkę jaką sobie puściłem, żeby nie było nudno. Czy ta muzyka czasem nie jest za głośno? To ja będę próbował tutaj ingerować. Tak, Marcin, herb się zgadza. Dobrze, Zagłębie Lubin. No to ładnie, ładnie. Czy rozumiem twój klub? Jest i Dariusz Darecki. Witaj, witaj. Ojciec wita dzisiaj. W niedzielę. Do porannej kawy. Dobra, środkowi tutaj Hubert Derlatka ma 4,3. Okej, 4,3. Tutaj można szybko sprawdzać, jaki zawodnik miałby jaką ocenę na tym właśnie tutaj z pozycji. Więc to też jest fajne. To mi się też podoba.
Muzyka jest jakaś taka randomowa, więc nie dziwcie się, że to nie jest muzyka wybierana przeze mnie. Ona choć wiadomo o co chodzi, chodzi o licencję YouTube'a. Wypożyczeni zawodnicy zero, relacje zawodników, tutaj jakiś sąd do Jakuba Burka, zresztą on jest chyba wypożyczony w ogóle. 20-letni bramkarz, będę musiał go chyba oddać, mi się wydaje. Amator i zauważyłem, że jak wam pokażę, zauważyłem, że jak tutaj mamy składy, to tutaj jest talent. Można segregować. Jak są dwie gwiazdeczki, no to jest duży talent. I ten Burek Jakub ma te dwie gwiazdeczki przy talencie. Jest młody, 20-letni, więc on się może ładnie rozwijać. On jest właśnie, bo dobrze mówiłem, on jest wypożyczony. No on jest wypożyczony, nie z tego, z innego klubu i jest na niebiesko. To jest to samo. Też młody zawodnik, 18-letni, jest wypożyczony. Więc no, zobaczymy, co się będzie dalej działo. Ale mam tutaj jeszcze innych zawodników. Tutaj w ogóle jest niezadowolony. Dostał karę. Więc jak dostał karę, to jest niezadowolony. A tutaj zawodnicy mają charakter. Ja nie wiedziałem, co to jest, ale tak rozgryzłem to powoli. Tu mamy liderów, po prostu charakter zawodnika. Jest lider, zawodnik drużynowy. No jakiś charakter po prostu. Każdy ma z nas inny charakter. Jeden jest bardziej żywiołowy, drugi mniej i tak dalej. No mamy też kontuzji sporo jednak w zespole. Witam Anna Więcek, Siemka. Tak, no ja jestem, wiadomo, druga liga, więc tutaj szału nie będzie od samego początku. Okej, no jakieś już wpływy tam były, całkiem niezłe z telewizji. Sponsorzy ładnie tu zapłacili 1 200 000. No i tak do przodu, do przodu. Na razie jestem na plusie 1 800 000. Śmigamy. Spotkanie z fanklubem. Spotkanie z fanklubem. Można na przykład zrobić gdzieś popołudniowo, nie? Napiszcie tylko, czy muzyka jest nie za głośno. Witam cię z Gretku. Witam cię z Gretku. Dobrze, to mamy. I coś jeszcze. Zainwestowanie pieniążków. A, dobra. 2 godzinki niech będzie. Dodatkowy trening tutaj sobie zrobię. W harmonogramie. Spokojnego dnia życzę. Ja również z Gretku tobie życzę. Siemka, lecę sobie małego longa Antonowem 225. Ładnie. Witam Diego. Lecimy dalej z karierą Pogoni Siedlce. Co do treningu, ustawimy go na średnio, ustawię go sobie na średnio, a później będzie takie rozpoznanie. Będzie rozpoznanie przed meczem i trochę dam zawodnikom odetchnąć. Więc okej. Tu są zakończenia. Fajnie, że są zakończenia do środkowania. Natomiast może by dać, kurczę, te podania, żeby troszkę się nauczyli podawać. Bo tu w ogóle nie widzę. Zakończenia są fajnie, czyli strzału na bramkę, no ale podania też są ważne. Dobra, to lecimy dalej. I co my tutaj mamy? Inwestycja została przeprowadzona. Chodzi o zainwestowanie środków, żeby jakieś procenciki z tego brać, tak zwane lokaty czy tego typu podobne sprawy. Wsparcie młodzieży. Oglądają treningi juniorskie po swoich treningach. No i dobrze, bardzo ładnie. Jak coś będę czytał, słuchajcie, trochę nudno, niby wacji ma tu cisza. No może jeszcze o tej porze nie ma nikogo z Gredek. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Prośba transferu. Słuchajcie. 31-letni Damian Nowak interesuje się GKS Jastrzębie. Ale słuchajcie, oni mi dają 52 tysiące, a gość jest warty 150 tysięcy euro. No chyba jaja. Co z tą muzyką, moi drodzy? Czy nie za głośno sobie leci gdzieś tam w tle? Kontuzja treningowa, diagnoza skaleczenie głowy. Serio? Dobra, Raków Częstochowa wygrał z Football Club Kopenhaga. Wygrał trzecią rundę kwalifikacji do Champions League. No ładnie, no ładnie. Powiem wam. Raków Częstochowa. O, już 80 tysięcy dają. No, podbijają stawkę. Muzyczka Darek nie przeszkadza, ale chodzi, czy nie jest za głośno. Czy nie jest za głośno. Nie chodzi o to, żeby muzyka tu nawalała, ale żeby seta gdzieś tam w tle grała. Mamy znowu naderwanie wiązki mięśni. Oj, 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 oj.
A mamy teraz tak, obserwowane kluby, bo obserwuję dwa kluby, przypominam z pierwszego odcinka, czyli Legię Warszawa i Lech Poznań. Legia remisuje z Dunajską Striedą 1 do 1, ale Lech wygrywa z Hapoel Berszawa, czyli z Izraelem. Z klubem z Izraela. Wygrywa 6 do 7. Jaki wynik? Ile tam musiało tych bramek paść? Nie przeszkadza. No to gitarka. Czy co jest w Game Passie? Nie, chyba nie ma. Chyba w Game Passie nie ma tego. Nie. No troszkę drogi jest, nie? Ja lubię menadżery piłkarskie. Ja nie wiem dlaczego, ale one coś mają w sobie takiego, że no ciągną, chcą, mnie ciągną do tego. Ja wiem, że to jest niszowy temat i niewiele osobom się to podoba, ale kurczę, nie wiem dlaczego, ale te menadżery piłkarskie jakoś taki mają, że chcesz zagrać i chcesz za chwilę jeszcze znowu zagrać. Dlatego no będę dosyć często to chyba robił. Wiem, że to jest niszowy temat, taki mało osób się tym w ogóle jara, ale no mnie jakoś tak to wkręca. A teraz mam nowy tytuł, więc jeszcze fajniej. No dobrze, no to teraz ŁKS-em, drugim zespołem z Łodzi, będziemy grali. Mój zespół będzie grał i jest kontuzja i mi tu wypadł Misiek jeden. Więc zobaczymy, kogo ja tu mogę wrzucić. Ewentualnie na środkowego pomocnika. O, Lukasa, taki się z Czech w ogóle? Kto to jest? To jest Słowak chyba. Słoweniec albo Słowak. Czy Serb? To w ogóle jest? Słowacja. Słowak. I w ogóle środkowy obrońca mi tu wypadł. Musi wejść następny. Ernest Dzięcioł. Środkowy obrońca, jego podstawowa pozycja. Witam, Rafał, Milkę. Witaj, witaj. Zobaczcie, na czerwono się świecą. Piotr Pyrdoł. On ma 4,9 aż miał. Kurczę, mi wypadł, niestety. Naderwanie wiązki mięśni ma niestety 39 dni. No naprawdę całkiem wartościowy, jeden z wartościowszych zawodników w moim klubie w Pogoni Siedlce. 4,9, naprawdę ładnie. Jak oczywiście na drugą ligę, bo widzicie, że mają zawodnicy 3,7, 4, a on miał prawie 5, 4,9. No i Tomasz Lewandowski ze środkowy obrońca. 4,5 miał też bardzo ładnie. No i niestety też mi wypadł, ale na szczęście tylko jeden dzień amator. No i tak, słuchajcie, teraz tak, asystent menadżera wybiera zawodników rezerwy. Patrzę, co on tu wybrał. Tak średnio wybrał trochę, no. Słabo wybierasz, chłopie. Hopie ty. Asystent trenera wybiera skład rezerwowy. Co ja tu jeszcze mam? Senior, defensywny pomocnik. No. No. Bramkarza na pewno muszę mieć w rezerwie. Ale w ogóle tutaj brakuje mi B2. Gdzie jest B2? No kurde. Jak sobie tu kliknę. Delegowanie zadań z ustawień. Bo brakuje mi tu jednego rezerwowego brakuje. W ogóle nie ma dwójki. A i nie ma czwórki. Jak to jest? O, teraz już są. Dobra. Teraz już są. Coś nie zatrybiło. Dobrze. Gdzie ja jestem słaby? W pomocy. W pomocy jestem słaby. Teraz tego jeszcze Majewskiego obczaję. No, środkowy napastnik to jest. Środkowy napastnik. Chyba, że zagrać z ŁKS-em na defensywnego pomocnika jednak. Jednak tak, chyba. Na defensywnego pomocnika, bo tu lepszego nie będzie. Nie będzie, tak. Witaj, mówiłem już więcej, witaj. Dobra. No to słuchajcie, pierwszy mecz drugiej ligi z ŁKS-em Łódź. Zapraszam na meczyk. Ustawię sobie tutaj to, co mam ustawić względnie. Dryblingi widzę, że będzie słabo. Na razie bezpieczną, zachowawczą grę. Pressingu to tak. Widzę, że nie jestem mocny w tym pressingu, ale w kontrapressingu już lepiej. Teraz tak, tutaj na pewno na 0. Tutaj troszkę mniej można dać, tutaj troszkę więcej. O, okej.
tak mi się podoba. Unikajcie fauli, ostrożnie, ofensywnie. Na razie neutralnie zagram. Nie wiem, czego się spodziewać. 25 stopni, 13 sierpnia, lecimy z meczem. Tutaj jeszcze zrobimy analizę przeciwnika. Dobra, tu chodzi o krycie, zdaje się. Atak w słaby punkt zawodników. No to w bramkarza, w bramkarza. Skupiamy się na grze, tak. I tutaj można zastosować jeszcze jakąś technikę. Powiedzmy, musimy zachować czyste konto. No najlepiej by było. Dobra, to wio. Rafał, no spoko. Wczoraj miałem imprezę rodzinną, także dzisiaj. O, uff, uff. Jakub Burek. Jakub Burek, ten wypożyczony, o którym mówiłem dzisiaj na początku tego odcinka. Dwie żółte kartki ŁKS dostał w drugiej i czwartej minucie. No dobrze. Nie, tu jest sprawność ich, słuchajcie, także to już obczaiłem. I jeszcze będzie przydatność w meczu, w danym meczu. Na razie jest zero. Znaczy na razie nie ma nic kompletnie, ale to się zaraz pewnie pojawi. O, już się pojawia, widzicie? 3-3-3, taka nota wyjściowa i widzę Jakub Burek, nie wiem dlaczego, ale dostał jakąś niską. Ajajaj, jaka piękna piłka. Jakub Burek prosto w rączki. Tutaj też można tą kamerkę jeszcze... O, a moja akcja, moja akcja. Oj, 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 oj. Słabo, słabo coś. Chcę ustawić sobie tą kamerkę. Kamera, pole karne. A nad środkiem, całe boisko. Zobaczymy całe boisko, jak wygląda kamera. Muszę dojść. O! No i pytanie, która kamera najlepsza? I teraz? Ajajaj! Miat poprzeczką Łukasz. Chranciar, czy jakoś tak. No teraz pytanie, która kamera będzie najlepsza? Całe wysoko nad bramką. Zobaczymy wysoko nad bramką jeszcze kamerkę. Muszę dojść do takiej kamerki, która będzie dla mnie najlepsza. Ale niestety expected goal, bo XG to jest expected goal, czyli spodziewane bramki. No to oni mają lepszą. O 0,85, a mam 0,45. Wydaje mi się, że trzeba by było przejść... Pierwsza połowa, 0-0. 0-0, przydatność. Słuchajcie, nie wiem dlaczego Jakub Burek ma tylko 2-0. Trochę mało ma w tej statystyce. Tutaj ma nawet po 4. 2,5, słabo, słabo, ale tu już ładnie, 4-3,5. Czyli powyżej normy. Czyli lewa strona. Kapitan. Damian Szyprutowski. Mam 5 zmian. Ja mi się wydaje, że troszeczkę na posiadanie piłki powinniśmy pójść. No i chyba tyle. No bo co ja tutaj mogę zrobić? Tutaj widzę, że ten Krystian Miś strasznie się tak fizycznie troszkę zjechał z pierwszej połowy. Energia 78 jeszcze, no to... Nie, tutaj jest moja energia, czyli oni bardziej biegają, ja troszkę mniej. Mniej się męczymy, ale oni już 3 żółte kartki mają. To jest za bramką. Ajajajajajaj, dobra. Damian, połowa boiska. O, czekaj, rożny mam, dla mnie chyba. Zaraz zatrzymy. Mówisz, że połowa boiska jest fajna. No, i teraz petarda. Ach, ach. Kurde, bronił, ładnie wybronił. Ale dobra. Jeszcze kolejny rzut rożny dla mojej drużyny. Moi w niebieski grają. Ach, z główeczki, ale Cezary Demieniuk całkowicie spodłował. Już sprawdzamy kamerkę. Mówisz, boiska. Połowa boiska. Połowa boiska. No dobra. 51 minuta, jak tam moi, sprawdzam też sprawność, czyli taka energia zawodnika. Oj, ŁKS atakuje i tracę bramę. Grzegorz Glapka, tracę bramkę, jeszcze powtórka będzie. W sumie tak z niechcenia, no pierdzielną i niestety wpadło. Ajajajajaj, dobra, wiecie co tu jeszcze jedna jest? Boisko, połowa boiska.
Poziom zbliżenia dla ruchomych kamer jest blisko. No dobrze. Znowu LKS atakuje. Kurczaki. Pogoń! Cezary Damianio, poczekajcie, może będzie w powtórce. Wyrównanie jest. Co tu się wydarzyło? Oj, Damian, chyba ta kamera jest słaba, bo ona pokazuje połowę, tylko że nie moją. Także dobra, kamerkę trzeba zmienić. Połowa boiska. Albo telewizyjną, no. Jest wyrównanie. Cezary Demianiuk. Brawo. Czekajcie. I rożny dla mnie, dla mojego zespołu. Aj. Ponad. Ponad poprzeczką. Szyprutowski. On miał faktycznie teraz dobre. Moment. Niech ja rzucę okiem. Damianiuk będzie do wymiany. Bo widzę, że przydatność jest tragiczna i ewentualnie, czyli tak, Damianiuk i Dzięcioł. Damianiuk będzie do zmiany 3-4-3-7 i Dzięcioł będzie do zmiany również. Słabo tutaj, wejdzie Dawid Burka. Jeszcze sobie sprawdzimy to przydatność, sprawność ich. Co tutaj mam jeszcze? Mam seniora 54-54. No dobra, przydatność 3-3 to wyjściowe jest. No 1-1 jest na razie. Będą dwie zmiany w moim zespole. Rafał, ja dziś tylko na chwilę życzę dobrej niedzieli. Jadę do babci i dziadka na obiad. Oj, to ładnie, to smacznego. Expected goal, mam większe expected goal, dobrze. Puszczamy grę. Właśnie, nie puściłem. Smacznego obiadu, Rafał. A mój zespół atakuje, uwaga. Ach, kurde, ładnie. Ale bramkarz z zespołu LKS-u dobry jest tutaj, powiem. Wyjmuje te piłeczki dzisiaj. On ma przydatność na 2-0, mój ma więcej, 2,5. Bramkarze jakoś słabo łapią te noty. Chociaż działają nieźle. Znowu mój klub atakuje. Jakub Senior. Ale takie, wiecie co, ja tą kamerę muszę zmienić. Jakieś te takie strzały są takie przewidywalne? No nie! Damian Nowak, sam na sam, pudło. Środkowy napastnik. Ja tą kamerkę spróbuję jeszcze zmienić, no bo cały czas mi ona nie pasuje. Po skosie jeszcze jest jakaś kamera. No i co? Będzie jeden punkt, nie? Do tabeli, jeżeli tak się skończy mecz, bo jeszcze zobaczymy. Expected goal mam teraz 3,40. Okej. Okay. Jest! 2! Jest! Mateusz Majewski, jaka petarda. Majewski oszalał po strzeleniu bramki. Oszalał, chłop. Jeszcze powtórka będzie. No. No, ładnie to wpadło. Ładnie to wpadło. 2-1. Pogoń siedce. Pogoń siedce. Włodyka, 2,5. No koniec meczu. Aha, bo jeszcze inne zespoły muszą dograć. No wygrałem, wygrałem. Pierwszy mecz ligowy, druga liga. Pogoń Siedlce. Zwycięsko, 2-1. Dziękuję. Słuchajcie, przyjmuję gratulacje dla trenera. Pierwszy dzień rozgrywek. Dobrze, jestem trzeci. Bo różnica bramkowa to tylko jest jedna, ale trzy punkty. Najważniejsze są trzy punkty. A zobaczcie, jakie są zespoły w ogóle tutaj w tej lidze. Kotwica, Kołobrzeg, Chojniczanka, Chojnice, Radunia, Stężyca, Hutnik, Kraków, Olimpia, Elbląg, Lech II, Sandecja, Nowy Sącz, Stomiel, Olsztyn, Zagłębie, o Marcin jesteś tutaj, Zagłębie II, Lubin, Olimpia, Grudziądz, GKS, Jastrzębie, Stal, Stalowa Wola, Kalisz, mamy drugi LKS, Skra, Częstochowa, Wisła, Połowy i Polonia, Bytom. Klub Pogoń Siedlce wygrywa pierwszy mecz sezonu przeciwko klubowi LKS-u drugiemu. Dobrze, brawo. Tutaj coś mogę zareagować? Nie. Breaking news, football. Słuchajcie.
Napastnicy. A, tu będzie taka tabela, taka pewnie tabela po każdej rozgrywkowej rundzie. Napastnicy, najlepsi strzelcy. Bramka meczu jednak Cezaryka Damianiuka, którego nie widziałem właśnie. A może nawet odtworzyć film? O, to chętnie bym odtworzył sobie. Co on tu odwalił? Patrzcie, kamera mi się przekręciła. No co za. No, tak. Świetna bramka, nic nie widać. Dobra, najlepszy zawodnik dnia. Jakub Żybrowski z Kotwicy Kołobrzeg. I seria tygodnia. Jedno zwycięstwo z rzędu. A tutaj mamy drużynę dnia. Ktoś z mojego klubu jest? Nie ma. Dobra. A, i no i oczywiście tydzień treningowy. Tutaj zawodnicy, widzę, dostają boosta pewnego. Postęp awansu i postęp celu treningowego. No to fajnie, to fajnie. Zaplanowane negocjacje. Wartość rynkowa, ostatnia oferta, 95 tysięcy. Oferta zakończona. Transfery i przedłużenie kontraktów. Jedziemy dalej. Stefan, nie przepadasz za Legią. No kurde, no widzisz, no. No ja właśnie przepadam. Ale jadę od początku, wiesz, Stefan. Zobaczymy, gdzie ja tam docelowo kiedyś dojadę w tej karierze. Rozwój zawodników, umiejętności indywidualne. A, i teraz co warto by zrobić, to muszę tylko przejść do tej zakładeczki. Co warto zrobić? Wyselekcjonować sobie właśnie tych najlepszych, ponieważ oni mają coś takiego tutaj jak takie kółeczko bardzo fajne, do którego już też znalazłem. I tutaj można wzmacniać umiejętności, ale też niektórzy zawodnicy mają po prostu swoje blokady, na przykład, nie? Takie słabości mają swoje. Na przykład symulowanie faulu to ma słabe, nie? Można. I tutaj jest taka żółta, postępująca kreska. I ona idzie do danego celu, na przykład do łapania. No bo to bramkarz, to chyba dobrze, żeby dobrze bronił. Ale można mu też jako drugi później cel, dlatego tu się dwójeczka pojawia, mu eliminować jego słabości. Także, żeby był zawodnik wartościowy, tym bardziej to jest dwudziestolatek, to on będzie szybko łapał. I można mu te cele wyznaczać, na przykład jeden na jeden. Tutaj ta kreseczka też się zaczęła tutaj poruszać w tym kierunku. I dodatkowo jeszcze jako czwarty, dać mu piąskowanie. Wydaje mi się, że warto to zrobić przy tych najlepszych zawodnikach, którzy mają duży poziom talentu generalnie. No i też są w sumie młodzi, no. Nie oszukujmy się. Wiek ma znaczenie. No i teraz tak. Szybkość to jest lewy środkowy obrońca. Czy walka o piłkę jest jego słabością? Walka o piłkę. No i teraz można tą słabość jego albo dać po prostu odbieranie piłki jako drugi, a później na przykład zwalczenie tej jego słabości największej, nie? Wolisz Widzew czy MKS? O, kapitan, ciężkie. O, ciężkie mi teraz pytanie zadałeś. Aż tak nie jestem w stanie tego rozpoznać, powiem szczerze. Aż takim kibicem łódzkich klubów sportowych nie jestem, więc nie wiem. Ty Widzew. Okej. Wiem, Stefan, wiem, no wiem, to też jest ich słabość generalnie tego zespołu, którego napisałeś. Jest to ich słabość, dlatego że, no żeby, tak jak napisałeś, gwiazdożyć, no to trzeba mieć czym. Legia kiedyś miała czym gwiazdożyć, no teraz nie ma, niestety. Przykro mi to powiedzieć. No i teraz tak, tutaj trzeba by było odblokować ich. Na przykład Piotr Pyrdą. No i teraz tak, niech on sobie dojedzie tutaj do tego miejsca. I można mu tą wytrzymałość odblokować, albo nie można iść w tym kierunku. O, na przykład, nie? Ja tutaj kilku dosłownie zawodników, tych takich najbardziej wartościowych, tak, ustawimy sobie. I na przykład siłę strzału też można mu tutaj później chyba zdjąć jako ten jego negatywną cechę. No i w dalszym kierunku na przykład, nie? O, tutaj. No, takie ze dwie cechy. Jeszcze środkowy napastnik, to samo. Idzie w sztu, później pójdziesz sobie tu. Później można mu pozdejmować te elementy, okej? Okay? Słabe jego. Kogoś jeszcze mamy? Damieniuka klikałem, czy nie?
Tak, klikałem. Damianiuka klikałem. No i tu już jest później bramkarz. Bramkarz. No to później po wartości można posprawdzać, nie? Tu jest jeszcze Derlatka Hubert, młody. Postępy treningu. O, on sobie odblokowuje główki akurat. Jako słabość. Ale chłopaczek jest rozwojowy, jak najbardziej. Nie, czy rożne są ważne? Chyba nie. Ale kondycja mogłaby być lepsza. Tak, w przyszłym tygodniu będzie mecz reprezentacji Polski z Estonią. Tak, to baraż chyba już, nie? To już będzie mecz barażowy. Bardzo ważny zresztą. Dwa mecze barażowe muszą być wygrane. 2-2. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, zatrudni nowego kierownika działu. No to pewnie, że tak. A i modernizacja aplikacji klubowej. Twój dział marketingu chce przedyskutować z tą aplikację. No to super. Uprawiaj sport. Kurde. Spoko. Spoko loko, ale to tak damy na koniec. No dobra, idziemy dalej. Teraz będzie mecz ze Stalową Wolą. Stalowa Wola. Co my się tu uczymy? Dobrze. Umiejętności indywidualne, super. Więcej wariacji ronda. Dużo tego. Ja bym chciał cały czas podawanie tutaj. Ćwiczcie. Wariacja ronda. Wytrzymałość to daje, nie? Tutaj długie podania, krótkie podania. Tutaj chyba też są podania w tym, co? W wariancie. Tu są krótkie podania. No to dobrze. Jedziemy z nowym tygodniem. Siemaneczko, Marcin z Faczyna. Siemka. Uwaga, mamy koordynatora działu. Kierownik działu medycznego. I tu są jego plusy. I minusy. Nie, no ma plusy. Podpisz kontrakt. Dobra. Uruchomienie aplikacji klubowej. Masz spotkanie z twórcami aplikacji. Firma ta już wcześniej tworzyła menadżery piłkarskie, więc zna się na tym temacie. Dalej. Firma produkująca procesory. Christian mi zainwestował mnóstwo pieniędzy w firmę produkującą procesory i ubił fortunę. Dalece przekraczającą chyba milion było, dobrze napisane. Patrzymy, no niestety, kurde, Legia, nie przepraszam, Raków Częstochowa przegrał z Young Boys. A klub jest, kurde, Young Boys to jest... Czekajcie, co to za... Szwajcaria. Young Boys ze Szwajcarią. No niestety przegrał w czwartej rundzie kwalifikacji, ale to będzie dwumecz, więc... Szansa jeszcze jest. Tak, mogę zobaczyć terminarz. Czy masz Puchar Polski? Zobacz, z kim grają. Stefan, bo grali z Podbeskidziem. Ale ty mówisz o... Tutaj, w moim symulatorze? W sensie menadżerze, czy... Czy gdzie mam sprawdzić? Realny. Lech Poznań przerżnął z Eintracht Frankfurt 5-1. Niestety, w lidze konferencji czwartej rundzie. I tutaj, co my tu mamy? Rakowa nie ma jeszcze. Nie ten tydzień pewnie. Piątek, 18 sierpnia. Sobota. Imieniny kota. I teraz uwaga, niedziela. Mecz u mnie. U siebie. 400 kibiców, 394. Gramy ze Stalową Wolą. W drugiej lidze. Teraz ustawienie zawodników. Kto tam jest ranny, kto tam... Przeżył, słuchajcie, kto tu przeżył? Piotr Pyrdoł jeszcze jest na zwolnieniu. Się leczy. Piotr Pyrdoł, środkowy napastnik, 2-7. Piotr Majewski, czemu tutaj tak go tutaj... Zaraz zobaczymy, o, jest Tomasz Lewandowski wraca, środkowy obrońca, kapitan, tak? Tak, środkowy obrońca, bardzo ładnie, czyli on wraca tutaj na... A właśnie, on pewnie nie ma ustawionego treningu. O Jezu, przyspieszenie, dobra, wolny jest, szybkość jest, oj, w ogóle jest zero. Ale chłop ma 34 lata, już można mu wybaczyć. Ale 4-5. Teraz gram ze Stalową Wolą, to ja bym może ofensywnie zagrał teraz. Może bym zagrał ofensywnie.
Ofensywny pomocnik. Mamy kogoś na ofensywnego pomocnika. Majewski. A to jednak tak. To ty zagrasz jako ofensywny pomocnik. Witam Mateusza Sajewicza. Damian, zakupiłem tych polskich spadochroniarzy. Ja też kupiłem, Damian. Patriotycznie też ich mam i to fajnie, bo jest jakaś taka... No polski... sznurek jakiś do tej gry, także do Hell Let Loose pewnie, tak? Dobrze, i teraz jeszcze, no co my tu możemy zrobić? Co my tu możemy zrobić? Ofensywny, środkowy. Środkowy. No tutaj nie wymyślę. Faktycznie środek jest słaby. Dobrze by było znaleźć kogoś na ich pozycję, czyli środkowy pomocnik i ofensywny pomocnik. Tu jest słabo, tu jest słabo. Ale dobra, ofensywnie troszkę zagram teraz. Teraz zobaczymy posiadanie kontrolowana ofensywa, tak? Tak. Ostrożnie ofensywnie, tak sobie zagramy. Tutaj troszkę wrzucę więcej tego. Dośrodkowania będą takie średnio niskie. Okej, okay, tu jest okej. Tutaj jest też w miarę jest ok. Widzę, że prawą stroną bardziej grać. Lewą nie. No i czyli prawe skrzydło mocniejsze. Prawe skrzydło mocniejsze. Dobrze. Cezary Dymianiuk. I teraz coś możemy tu użyć jeszcze. Dwóch punkt skupienia. I widzicie, że to zostaje. Także no... To są punkty motywacji. I to niestety ucieka. Asystent analizuje przeciwnika. Tutaj się nic więcej nie zmieniło. No to zaczynamy mecz. Ta, 34 lata, to już emeryt. Piłkarski emeryt. Dobra, no to lecimy w takim razie. Zobaczymy jak z tą kamerką. Z góry będzie. Mój zawodnik atakuje. O! Jest! Niemożliwe! Cezary Dymianiuk. Pierwsza, druga bramka już w sezonie. Ja pierdzielę. Zobaczcie jeszcze powtóreczkę. W ogóle jak on to zrobił, tak od niechcenia pyknął tą piłkę. I gol. Po meczu sprawdzisz ten terminarz? Tak. Zaraz zobaczę, Stefan, zaraz zobaczę. Po meczu, dobra. Zaraz zobaczymy, Stefan. Brawo, brawo, brawo. Expected goal 0,53, czyli mój... Ależ ładna... Jest, druga brama, ale ładna. Damian Szyprutowski, czyli z lewej strony. Zaraz zobaczymy. Kamil Włodyka nagrał... O, jak ładnie! Tak w stylu troszkę, słuchajcie, Lewandowskiego. Taka długa wrzuta i on dobija tylko, nie? 2-0. Oj, co tu się dzieje? No, mój klub znowu atakuje. To słabe było. To było słabe. Znaczy, za słabe uderzenie było. Ale kolejna, rzut wolny. Aj, za wysoko. Tuż nad poprzeczką. Bo tam losowanie jakieś było chyba, ja dobrze pamiętam, w pierwszym odcinku, jeśli chodzi o Puchar Polski, chyba tak. Expected goal, 1,92 do 0. Poziom drużyny mam 59 do 51. Słuchajcie, Derlatka dostaje 1,5 za żółtą kartkę chyba. Przydatność w meczu. Ale teraz stalowa wola, uwaga. Boczna siatka tylko. Na szczęście. Wiecie co, tak u mnie słabo grają niektórzy. O Jezus Maria, ale to było. Uratował Jakub Burek. Brawo. Kurde, będzie szkoda się z nim rozstać, jak będę musiał go oddać, bo on jest wypożyczony tylko. No, słabo, Szyprutowski. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Kurde, kogo mam... Dobra, damy tego Tomasza Mamisia. Wymienię cię, Kościu. Tu jest już 2-0. Lekko się poprawił. Damianiuk 2-0. No, ale on jest dobry, ten. Ja go zostawiam.
On w dobrej formie jest. Także na razie jedna zmiana. Burek albo Pimpek. Tak, no ale Burek, Burek, nazwisko Burek. Żółta kartka, Kamil Wodyka. O jas. Dobra mu. Pogoń atakuje. Ajajajajajaj. Pudło. Huberderlatka. Chybił o 1,3 metra. Miś 1,5 ma. Strasznie słabo. Zaraz będzie zmiana. Czyli... Ale rzut karny? Dla mnie? Damian Nowak. Jest. Siata. Pierwsza bramka. Damian Nowak. Środkowy napastnik. 3-0. Jep. Ładnie. Pięknie. No, to już rozjechaliśmy ich. To teraz można zrobić zmiany w zespole. Zmiany w zespole. Misia. Misiaczek zejdzie. Krystian Misiak. A to, aha, tu jest Misiak. Przemysław Misiak. Jakby go tu ustawić? Nawet troszkę wyżej go damy. Zaderlatkę też tutaj ktoś wejdzie. Dzięciołek wejdzie. On idzie do góry, to słabnie. Dobra, niech będzie te 3-0. Słabo, ale no cóż. 2. Jeszcze zobaczymy energię. Kto tam z energią słabo stoi? Lewandowski stoi słabo z energią. 51. Ocena 2,5. To wejdzie Dawid Burka. Dawid Burka wejdzie, tak. To niech będzie, niech tak zostanie. No i takie zmiany, no takie zmiany. Teraz możemy przejść na posiadanie piłki w sumie. Siema Simulation, witam cię z rana. Z rana, przed południem. Lecimy dalej z meczem. Witam, witam. Jest, 68 minuta, dobrze. Tak, przy kawce, przy kawce. Marcin, kurde, przegapiłem bramkę, bo na dwa streamy jadę. A, no to dobrze, dobrze. Atakuje Pogoń Siedlce. Co tu się wydarzy? Co tu się wydarzy? Aj, obronił, obronił. Mikołaj Smyłek ze Stali Stalowa Wola. Ale jeszcze mamy jeden rzut rożny. Tak, pan Menagier jest. Lukas. I ależ huknął, aż się kamera zatrzęsła. Ale na niestety na zewnętrzną stronę słupka. Także dam pograć też innym zawodnikom. Przy takim dobrym wyniku to już nie ma co. Bartek powstrzymuje atak. Wiecie, ta kamera tak nie do końca mi pasuje. Ja jeszcze poszukam innej kamerki. Po skosie, nad środkiem. Dobra, zobaczmy tą nad środkiem. Tak, i Stefan, zaraz sprawdzimy ten terminarz w Pucharu Polski. Aha, to już wiem, co to było za kamera. Pudło, Kamil Wodyka. No niestety ta kamerka mi się nie podoba. Nad środkiem połowę to sprawdzaliśmy, całe wysoko nad bramką, za bramką. Wysoko za bramką. Trzy do jaja, słuchajcie, trzy do jaja, ładnie. Koniec meczu, tak? Jeszcze tam doliczone. I inne mecze. No i 3 do 0. Słuchajcie, udało się wygrać 3 do 0. Trochę zawodników wpuściłem do ogrania. Przydatność widzę, że niektórzy mają słabą, niestety. I zaraz sprawdzimy. No jak tam, słuchajcie, tabela drugiej ligi. No to drugi jestem już. 6 punktów. Mecz drugi wygrany. Kotwica Kołobrzeg na pierwszym. 3 punkty dla Kubu Pogoń, Siedlce. Pan Sim świętuje wraz z zespołem. Jest ktoś... A jest! Damian Szyprutowski, lewa strona. Krystian Miś, lewa strona. Cezary Demianiuk, kurde. Drużyna dnia, Mateusz Majewski. I Hubert Derlatka. Bardzo ładnie. O, jak ładnie statystyki teraz poszły po tym meczu. No jak zwycięski, to
Ładnie, ładnie, do przodu. A tutaj styl gry. Kontrolowana ofensywa, minus 23. Ale tutaj, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tu poszło plus 5. I energia minus 10 po tym meczu. Zaplanowane negocjacje. O, oni już dają 125 tysięcy euro. No, to poczekamy jeszcze. No i kolejny tydzień. Rozwój zawodnika, regeneracja. Energię mamy 70. Podawanie może to. Wiesz co, Simulation, dobre pytanie, jakbym ja bym to porównał. Powiem ci, że ten tytuł jest czytelny, a jest też bardzo dużo kombinacji i możliwości. Pewne rzeczy są w Football Managerze, a pewnych tutaj nie ma i no, wiesz co, inna szata graficzna zupełnie jest, inny też styl. Ja dopiero drugi odcinek robię, więc jeszcze takich porównań dużych ci nie powiem na razie. Ale tutaj też jest czytelnie, nie wszystko trzeba za każdym razem otwierać. Wiesz co, podobne są te tytuły bardzo, aczkolwiek no, Football Manager jest chyba bardziej skomplikowanym i bardziej rozbudowanym i chyba już tyle lat jest, wiesz, na rynku, że oni tylko poprawiają po prostu pewne błędy i do Football Managera dokładają pewne rzeczy, a ten tytuł jest nowy, no, była wcześniejsza, widziałem, ale ja nie grałem w ogóle w poprzednią wersję We Are Football, a tutaj się zdecydowałem jednak, więc może jeszcze tak porównywać stricte nie chcę, bo to chyba za wcześnie jeszcze, bo muszę trochę się wdrożyć dalej. Ale tutaj jest szata graficzna, bardzo czytelna i fajnie, no i plus jeszcze rozbudowę stadionów są tutaj, tak? Tam w Football Managerze tej strony takiej nie ma. Dobrze, no to teraz chcieliśmy zobaczyć harmonogram. Puchar, losowanie pucharu było i pod Beskidzie Bielsko-Biała. Słuchaj, było. W sierpniu, a ja jestem 20, tutaj jestem, więc czekaj, jak to będzie we wrześniu? W ogóle czekajcie, jak to było? 1 do 1, czyli co ja przegrałem tutaj? Jak to było? Nie pamiętam. Ja chyba przegrałem. 1 do 1, 1 do 0. Wydaje się, że tak, bo ja już w Pucharze Polskim chyba nie biorę udziału. No. Chyba tak. Także chyba przerżnąłem puchar. A tu? Co to jest za puchar? Puchar Polski. Nie, jest. Z Pogonią będę grał. Z Pogonią Szczecin. Przepraszam, wygrałem. Przypominam sobie. Wygrałem. Z Podbeskidziem. I będę grał z Pogonią Szczecin. Puchar Polski. No, także będzie wesoło. Ale dopiero w listopadzie. A jesteśmy w sierpniu. 21. Także Stefan, to do ciebie przypomniałem sobie. To co? Jedziemy dalej. Słuchajcie. 74. Dobra. Kondycja, energia. Posiadanie piłki. Tu słabo idzie. Kontrolowana ofensywa. Poukładana, bezpieczna gra. Dobra, niech zostanie tak. Zaproszenie od sponsora stadionu. Twój sponsor zaprasza cię na spotkanie. Mam nadzieję, że się pojawisz. No pewnie. Ja bym się nie pojawił? A tutaj mamy przybycie. Pogoń Siedlce wyjeżdża do Olsztyna aż 214 km. I zaplanowane jest, bo mecz będzie w niedzielę. Uprawiaj sport. Tu sobie przerzucimy klocki w tą stronę. Tak, Simulation. No po piątym odcinku już będę miał więcej tych porównań pewnie. Ale dobre pytanie zadałeś, naprawdę. Kanoi, a ta przydatność dla drużyny nie oznacza im niższa cyfra, tym lepiej? Aż tego jeszcze nie rozkminiłem. Wydaje mi się, że im wyższa, tym lepiej. Tak jak jest z oceną piłkarza. Im wyższa, tym lepsza. Ale z drugiej strony, no zadaś mi teraz ćwieka. Wydarzenie rodzinne. Lilianka, moja partnerka, nie zdaje egzaminu na prawo jazdy. Oszty w mordę. Znowu cię upierdzielił instruktor.
Egzaminator. Inwestor ma chrapkę na klub Paris Saint-Germain. Cena zakupu 87 milionów euro za 5% udziałów. Strona jest zachwycona współpracą. Cieszę się niezmiernie. Raków Częstochowa przerżnął 5-0 w drugim meczu z Young Boys, z zespołem z Szwajcarii. No i nie dostał się do Champions League, ale to oni będą grać w takim razie w... Czekajcie, mamy Champions League, mamy Ligę Konferencji i mamy Puchar UEFA, w Pucharze UEFA. No to jak najbardziej z rzeczywistością było i pod Beskidzie wygrało w rzeczywistości. Grali z Pogonią. No to tak właśnie będę grał z Pogonią. Czy tu są jeszcze jakieś zespoły z Polski? Nie ma. A Eintracht Frankfurt wygrał w czwartej rundzie Ligi Konferencji z Lechem Poznań. Także no niestety, ale oni już grać dalej nie będą. No właśnie. Marcin. Kanoi, to niemiecka gra, tam oceny są troszeczkę odwrotne. Jeden to najlepszy, a sześć najgorszy. A kurde, Kanoi. A widzisz, no dobrze, no to okej. Okay. Ja jeszcze tego nie rozgryzłem, więc tak, to tak może być. Jeden najlepszy, sześć najgorszy. Jeśli chodzi o przydatność w meczu. Jedziemy do Olsztyna, idziemy na Mazury. Mieście 14 km. No to dobra, to teraz będę Kanoi sprawdzał to właśnie pod względem... Oni są na 11 miejscu. Będę to rozpatrywał pod względem właśnie jeszcze Michał Pyrdu jest jeszcze na... niestety się leczy. To sobie obczajmy go. 25 dni, naderwanie wiązki mięśni. Wiecie co, do scoutingu będę musiał przejść, bo będę chciał szukać zawodników na pewne pozycje, głównie środek i ofensywa. Zagrajmy tak samo, chyba że ktoś tu będzie jeszcze lepszy, 3,5. No ale akurat powiem tak, faktyczny poziom to im wyżej tym lepiej tu jest, nie? Ale masz rację, Kanoi, to może tak być, że w meczu im niżej tym lepiej. Czyli ja zdejmowałem najlepszych zawodników, znaczy się. No chyba tak. No chyba tak. 1,8, 1,1, 3,3. Tu jest środkowy, no tego można by było tutaj przenieść. No i co, bramkarz u mnie 3, u nich 4. Nie, tu, przepraszam, to jest mój zespół. Dobra, 44, 45, czyli oni są niby mocniejszy. Mocniejsi troszeczkę. No dobra, ale zagrajmy... Chociaż możemy, może zagram tym, bezpieczna, defensywnie, nie, neutralnie zagramy. Na razie. Tu jest chyba w miarę ok. Teraz widzę, że lewa strona jest tutaj akurat z tym zespołem, a środek słabo. Tu też na 0. Tutaj niech zostanie tam 10%, tu 0, 0, 0, 0. 28 troszkę za dużo. 70% lewą stroną będziemy grali. Dobrze. Oni jeden mecz zremisowali, jeden przegrali. Tutaj widzę statystyka ostatnich meczów jest. Są na 11 pozycji. U mnie cały czas ten Demianiuk. Bramkarze są na 3. Bramkarze są grają na 3. U mnie troszeczkę widzę, jest przód, jest mocniejszy. Dobra. No, trzeba sprawdzić. Dokładnie, wiesz? Dokładnie, trzeba to sprawdzić. Spróbujemy troszkę z tym gniewem. Gdzie tutaj jest? Mam gniew? Nie mam gniewu. My teraz mamy dobrą pasę, nie poddawać się. Cel sezonu dla ligi. 3 punkty powyżej oczekiwań. Bo ja mam chyba ustawiony na 9 pozycję chyba w lidze. To jedziemy. I cały czas będę eksperymentował z tymi kamerami. Już żółta kartka w drugiej minucie. I przydatność, mówisz, tak? Właśnie trzeba by było zobaczyć, czy jest tutaj jakaś taka opcja jakiegoś, jakiejś informacji.
Dolar. Sprzedaj mecz, będzie realistycznie. No jakby była taka opcja. Simulation, w Olsztynie by się obrazili, jakbyś powiedział, że jadąc do nich jedziesz na Mazury. Dlaczego? A Olsztyn to nie Mazury? Wydaje mi się, że te wszystkie jeziorka obok Olsztyna to już Mazury. Mazurskie chaty i tak dalej. Expected goal, no ma większy. Atakuje pogoń. Ajajajajajaj. Ta kamera mi się nie do końca podoba. Pudło Cezary Damieniuk. Ale atakują, atakują. Ta kamera nie do końca. Pole karne. To może jeszcze to pole karne sprawdzę. Moja ocena jest ciut wyższa od nich. Oho, tak to będzie wyglądało. No dobra. Oj, oj. Szansa była. Nawet Olsztyn to stolica Warmii. Olsztyn to Warmia, no dobra. Ale potocznie mówimy Mazury, nie? No Warmia, Warmia. Warmia i Mazury chyba. Warmia i Mazury. Najlepiej sprawdzić, jak ktoś strzeli gola. Czy mu ta ocena spadnie, czy wzrośnie? No tak, masz rację. Aj kurde, ależ patrzcie, pudła, pudła, pudła. A, dało się tak? W menadżerze Speedwayu. No patrzcie kurde, jak moi atakują, a cały czas się broni Olsztyn 100 mil. Kiedyś opony robili, nie wiem czy dzisiaj robią. Tuż nad poprzeczką, no tych strzałów jest dużo. Ale nie ma bramki. 7 strzałów było. Expected goal 3,44. No i teraz tak, przydatność, nie? Czyli co, by środek był najlepszy? W sumie bramkarz tam wtedy bronił i miał niską tą OCD, czyli w sumie, kurde, ale dobra, zobaczmy jak ktoś strzeli gola. Jak to wygląda, bo tutaj taki rozstrzał jest. 3, 2... A ty mówiłeś, Kanoi, że jaki tam było? Od 1 do ilu? Do 6? Czy do 5? Ocena. Oj, teraz Olsztyn atakuje. No, na szczęście... Pudłował. Tak, od 3, tak. Wyjściowa to 3. Wyjściowa to 3. Ale chyba tak, bo zobacz, Szpaderski. U nich bramkarz 100 milu broni dobrze i ma przydatność 1,5. Czyli wygląda na to, że tak właśnie jest, że im niżej, tym lepiej. Teraz nie wiem dlaczego, ale Stomi Olsztyn mocno zaczyna atakować. Jezu! Słupek. Do 6. Nawet do 6, od 1 do 6. Zobaczcie, kurcze, oni atakują, nie? Ale mój broni, Jakub Burek broni. Damian Michelin przejął 100 mila, ale kormoranki i gol, kurde, Bartek Florek, oh fuck. Słuchajcie, jest niedobrze. Zaraz zobaczymy, Bartek Florek. Ależ ładnie. Z takiego półwoleja. Dobra, o nie, o nie, o nie. Dobra. Idziemy ofensywnie. Teraz już koniec. Słuchajcie, przegrywam 1-0 na wyjeździe. Niedobrze. Niedobrze się dzieje. Niedobrze się dzieje. I jeszcze tylko sobie chcę sprawdzić tutaj przydatność. Burek 3,5. 4,4. Damianiuk i Nowak. Słabo. Słabo. Tu jakby dobrze ten Mamiś. Dobra, tu jest całkiem. Tego Damianiuka by trzeba było zmienić. Tego Damianiuka. Coś słabiutko. Ojejku, kurde, nie mam kogo tu wstawić. Zobaczymy tu. Wincenciak. Też słabo. Ale niech zagra. Przydatność. 4, Damian Nowak. No nie mam tu kogo wprowadzić, ja żeż pierdzielę. Słaba, krótka ławka. 3,5, Majewski. Misiak. Czekajcie, a jakbym go dał na środek? To może tutaj kogoś damy. Misiak.
O Jezu, jakich tutaj ofensywny pomocnik. Czekajcie, niech on będzie na... Oj, 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 ciężko, jak człowiek przegrywa i ma wyższy expected goal i przegrywa jeszcze, nie? Słabo. Siema Pejtero, witam, witam, siemanderko. Kurczę, przegrywam jako menadżer. Pierwszy mecz, który będzie miał w dupę. Albo jak dostanie czerwień, to szóstka. No, no, tak, tak, tak. Unik strzelił bramkę ktoś i ma przydatność 2,5. Czyli wynika dobrze, Kanoi, tak. Wynika z tego, że kto dobrze gra, to ma właśnie niższą ocenę. I ostatnie minuty. Dupa. Nic się nie dzieje. No i przegrałem. Przegrałem mecz. Pierwszy przegrany mecz. Ależ, kurde, łezka się kręci wokół. Przegrany mecz, gdzie miałem... szansę go mocno wygrać, bo szacowane zdobycie bramki było na wyższym poziomie. Ale przegrałem. Panie, no to ja spadam na piąte. W takim razie, no ale takie jest życie, no. 6 punktów mi zostaje, kotwica się umacnia, 9 punktów. Strata trzeciej pozycji, no niestety. To był słaby mecz. Mój muzyka taka trochę. No, przykro mi, ale to był słaby mecz. I spada, duch współpracy niestety spada, minus 6. Ale co mi się tutaj, styl gry mi się lekko poprawił. Układana, bezpieczna i zachowawcza gra. Chciałbym też na ofensywną troszeczkę pójść. Albo bić milikiem w kadrze to 6. No tak. No tak. A tu było widać zawodnik dnia, ocena 1. Tak, zgadza się, czyli po prostu tak jak piszesz, Kanoi, od 1 do 6. Teraz będzie kolejny mecz u mnie, będę grał z Kaliszem. KKS 1925. Regeneracja, niech zostanie. Dobra, zarząd zawodnicy, zawodnicy tak nie bardzo. Mój cel sezonowy to 9 pozycja, aktualnie jestem 5. Duch współpracy troszkę spadł, energia. Wiecie co, ten trening bym tutaj, gdzie ten trening mój był? Trening, trening, trening. Czekajcie, tutaj był, tu była młodzieżóweczka. Tutaj dział medyczny. Tu są scoutingów, szukam, obserwuj, porozmawiaj, dobra. Mam scoutów. Oj, muszę poczekać. Przeanalizuj rynek zawodników. Josué, proszę bardzo, z Legii Warszawa, 2 miliona euro. Tak, to wszystko oczywiście można tutaj ustawić. Widzę, że jest możliwość segregacji składów. Ale ja bym chciał zacząć to. Przeanalizuj rynek zawodników. Nie no, z Polski tylko. I teraz tak, porównaj zawodników. Zadania scoutingowe, zleć zadanie scoutingowe. Ja potrzebuję pozycji środkowy pomocnik. Wiek będzie od 16 do 22 lat. Wartość rynkowa. Dobra, dam 200, minimalny poziom. Talent. No najlepiej by było, jakby były dwie gwiazdki. A, tu można ustawić nawet więcej. Noga nieważna, charakter nieważny. Warunki na razie nieważne. 2 tygodnie, 40 tysięcy euro. Okej. Okay. I tutaj sobie zapiszę SP. Środkowy pomocnik. Środkowy pomocnik, tak. Okej. Okay. O, już mam. Widzicie to zadanie? No, tu niestety, tu wszystko kosztuje.
Poszukiwanie z drużyny. W tej kotwicy byli, nie? Dobrze, mów spotkanie. To też będzie kosztowało? Coś tu jeszcze muszę zrobić, słuchajcie, czy nie? Zostawimy sobie... Z kim ja teraz gram? Z kim ja teraz gram? Z Kaliszem gram. Z Kaliszem gram. Kanoi. O, i to jest pensja w 2 tygodnie 40 tysięcy euro, ale na dwóch skautów. Na dwóch skautów. Simulation. Już widzę, jak fancim na odprawie pomeczowej rozmawia teraz ze swoimi zawodnikami. No, wiadomo jak, nie? Pięścią w stół. Wejder, jak chcesz się nauczyć przegrywać, to pogadaj z PZPN-em, to ci umówią na spotkanie z naszymi selekcjonerami. Oni ci powiedzą, jak sobie radzić z przegranymi, oni to level expert. tak, w sumie masz rację. Simulation, a jak nie będę dobrze, jak nie będą dobrze grali, to środkowy pomocnik będzie oznaczał świętej pamięci. No, dobry skrót, dobry skrót. Bardzo dobry skrót. Zobaczę jeszcze w juniorach, czy jest jakiś taki, który... No jest, taki, jest taki talencik młody. Jest młody talencik. Wiecie co? I podbierz juniora. Aha. Wiesz co? To ja bym może tego podebrał. Podbierz juniora. Obejrzyj trening młodzieży. A to jest jeszcze U17. A w drugim składzie kogoś mamy? Wartościowego? Nie. Ale jest, kurde. Defensywny pomocnik młody. No dobra, scouting wrzuciłem. Jaka skórka? Babcio, jaka skórka? To żadna skórka, to jest nowa gra. Nowy menadżer piłkarski. We are the football. Teraz tak. Twój dział kibiców będzie zachwycony, jeśli oddelegujesz zawodnika do wizyty w fanklubie. Spoko. Burka? Czy damy tego, jak on tam się nazywał? Kurde, taki... Nie widzę go. Nie Majewski, tylko... Ten jest skontuzjowany, to nie. Dobra, niech idzie bramkarz. Niech idzie bramkarz. Troszkę tej gimnastyki za dużo, wiecie co? Może te podawanie tej regeneracji to stanowczo jest za dużo. Zakończenie, zakończenie, technika, strzały, umiejętności indywidualne. O, dawać, dawać. I regeneracja niech zostanie, technika tak. Podbierz juniora. O, dobre. Słuchajcie, tu jest jakiś taki junior. On ma 16 lat. Ma jeden, ma jedną gwiazdkę, ale ma, już ma 4-1. Skontaktuj się z agentem. Kurde, zawodnik jest poza moim zasięgiem. Też. No co, żadnego nie będę mógł wziąć? Dupa, już koniec. Gwiazd Gliwice, no niestety nie udało się porozmawiać z panami. Przenieś zawodnika. Dominik Leszczuk zostanie przeniesiony do pierwszej drużyny. O, oh, what is this? Zmiana poziomu. Junior. Fryderyk Piotrowski. U17. Nowy poziom. Otrzymano punkt menadżera. Jest, jest, jest. Typ zawodnika lider. Ofensywny pomocnik. On ma 12 lat.
12 lat, forma 10. Zmiana poziomu, no dobra. No tak, ja za wysoko mierzyłem, Kanoi, za wysoko mierzyłem. No nie wiem, dlaczego mi się ten Piast Gliwice wybrał, ale nie da rady. Peter, jak chcesz zobaczyć, jak być dobrym menadżerem klubu sportowego, który nie ma za dużo środków finansowych, a mimo to pnie się w tabeli, to polecam ci filmik Moneyball. Dobra, spoko. Dzień graniczny. Co to jest? Obecnie na rynku oferty dla twoich zawodników. Mateusz Majewski. A tutaj czas leci. Oho. Żądanie transferu 12 tysięcy euro. Negocjuj. Negocjuj. On ile jest warty? Oni mi dają. Negocjuj. Mateusz Majewski. Słuchajcie, to ja tak chcę negocjować tak na grubo, no. $115 dają. To ja trochę zajdę. Negocjuj. 125 tysięcy. 130. Negocjuj. O, 125 tysięcy. Dobra. Mateusz Majewski. 2 gole. Amator. Ile on ma lat? 31. Dobra. Przyjmiemy. Ofertę. Ernest Dzięcioł. Zaraz wszystkich sprzedam. No nie. Chyba nie o to chodzi. Czyli tutaj taki jest, powiedzmy, Bartosz Wincenciak. 145 tysięcy euro. 170 warty. No nie, to słabo, słabo. Mistian Miś. 4,6. On w wyjściowym składzie był. 140 tysięcy. Trzeba patrzeć, co tu się dzieje, nie? No koniec. Koniec tego okienka. Takie okienko transferowe trochę. Bramka miesiąca nawet jest, proszę bardzo. Jakieś głosowania? Chyba tak. Arka z Brookpetem. Za to są jakieś punkty. Witam, Danli. Gratulacje, nowy rekord. Fansim, Pogoń Szczecin, sezon. Rekord, rekordowy transfer. Mateusz Majewski. 125 tysięcy euro do TuS Immendorf. Sprzedałem Mateusza Majewskiego. On miał 31 lat. Debiutant miesiąca. A, to nie mam. To nie jest mój. To nie jest mój. To są chyba głosy oddane. Radosław Skry Częstochowa. Ale fajnie, no naprawdę graficznie, kurczę, pięknie. Tutaj jest ten menadżer zrobiony, mi się bardzo podoba. Inne troszkę są tutaj te, na pewno są mocne zmiany w stosunku do Football Managera. Tam jest taki bardziej analityczny, tabelkowy, excelowy. A tutaj taki, no, w grafikę wchodzący. Fajnie, mi się to podoba. Siema, Sarniak. Tak, handluję ludźmi. Jednego już przehandlowałem. For Landings. Witam. Niestety pewno dopiero pod koniec. Dobra, spoko. Do Kalisza jedziemy. Jak z nimi zagrać? Oni są... chyba na defensywnego to zagramy. Zagramy na defensywnego pomocniczka. Tutaj wejdzie Jakub Senior. Teraz tak, tu jest ich forma. I teraz zobaczymy, co tu się dzieje. Tu się nic nie dzieje. Trzeba ustawić tylko tych. Piotr Pyrdół. No kurde, on ma 4,9. Naprawdę fajnie. Tutaj 24 lata, ale jest cały czas. Jest jeszcze na 10 dni. Naderwanie wiązki mięśni. Kontuzja gruba. No i tu słabo jest właśnie w tym miejscu. Tu jest słabo.
Może na ofensywnego pomocnika kogoś. Nie, nie. To lepiej go dać na środkowy pomocnika. Dobra, gramy troszkę defensywnie teraz, bo widzę, że zespół gra Kalisz nieźle. Dwa mecze wygrane ma ostatnie. Damianiuk ten ma dwie bramki strzelone. Więc będziemy grać poukładaną, bezpieczną grę i tak ostrożnie defensywnie. Tutaj zostawiamy tak. Tutaj damy tak. Tu niech zostanie. Tu niech zostanie. Prawa strona widzę bardziej, środek nie. Tutaj trochę procentów trzeba dać, tutaj też, a tutaj bardziej, nie? O, niech tak zostanie. Gram u siebie. Liczba kibiców 700 osób. Asystent jeszcze. No to teraz co my tu możemy wykonać? Co my tu możemy wykonać? Musimy zrekompensować kibicom ostatni nieudany mecz. Gniew. Poszły konie po betonie. KKS Ryszard Kalisz, tak. Ach, kurna. Tuż nad poprzeczką Damieniuk, o którym mówiłem przed chwilą. Uwaga, kontra idzie. Damieniuk, dawaj! A jak ładnie przerzucił, jest brama. To właśnie on, CZR-u Damianiuk. Kurde, trzecia bramka w sezonie. Jeszcze powtórka. Przerzucił tą piłkę nad bramkarzem. Tak, przerzucił. Ale bramkarz ładnie się rozłożył, jak żaba. Piłka chyba lekko o poprzeczkę zahaczyła. No brawo, Kanoi. 1-0 z Kaliszem u siebie. 3 września. Karny. Damian Nowak. Jest. 2-0. Druga bramka Damiana Nowaka, środkowego napastnika. Siedzi. Siedzi piłeczka. 2-0. Uwaga. Mój zespół atakuje. Jest! Trzecia brama. Damian Nowak. Trzecia bramka. Asystent Krystian Miś. Druga bramka. Trzecia bramka. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Miałem się bać tego zespołu. A tutaj... Poszło jak... Poszło ładnie. I uwaga, jest, a kurde, patrzcie, Adam Dębiński, 3-1. Czyli Kalisz, mówię, tutaj groźny może być, aczkolwiek na... No, o, się rozjechał. Sarnia, kupiony mecz. Rożny, jest szansa. Jest, czwarta brama. Paweł Łytkowski, pierwsza jego bramka. Środkowy obrońca. 13 minuta, 4-1. Ale to jest druga liga, pamiętajcie, to jest druga liga. Dobra, i teraz jeszcze, Jezus Maria, ile tych akcji. O, teraz to żeś... Teraz to żeś podał. Jeszcze przydatności nawet nie ma. Krystian Miś. Ach, wyjął piłkę. 4-1. No i co? Można kupić mecz? Można, nie? Rzut rożny. 15 minuta. Ty, ping-ponga grają? Normalnie grali w ping-ponga. Tak, troszeczkę do wyników hokejowych się przeniesiemy za chwilę. Ale nie ma przydatności, bo chciałem ocenić to po tych bramkach. Na przykład, o jest, zobaczcie, Damieniuk i Nowak po 1-0 mają, tak? Czyli tak, oni grają najlepiej. Będzie rożny? Co to będzie się działo? Karny? Faul? No, będzie karny. Żółta kartka Mateusz Gawlik w polu karnym. Karny, Damian Nowak przed szansą kolejnej bramki. Ale petarda. Czwarta bramka, Damian Nowak. Co tu się dzieje dzisiaj? Co tu się dzieje?
Końcowy wynik 24-17. No to już, Sarniak, zbliżamy się, już jest 5 do 1. Mogliby poprawić kolor koszulek, bo w realnym meczu taka kolorystyka dla obu drużyn to by przesada. Zgadza się, zgadza się. Zgadza się. I tu niebieskie, i tu niebieskie. Uratował Jakub Burek i pewnie ocenę dostanie za to lepszą. Jakub Burek ma 2,5. Łytkowski dobrze gra, widzę. A Lewandowski słabo. Teraz Kalisz atakuje. Ale petarda. Siata. Siata, ale jak on walnął. Z jakiej odległości? To jest, nie wiem, tam z 17 metrów. No niemożliwe. Możliwe. Ależ siatka piękna. No to mamy 5-2. Pierwsza połowa meczu. No, Burek dzisiaj tak średnio broni. Średnio broni Burek. 5-2. Zbliżamy się do wyniku Sarniaka. W takim razie teraz tak. Będzie to pewna zmiana, bo przydatność bardzo słabo. Który to był? Szyprutowski. On tutaj słabiutko bardzo gra. Czekajcie, dobrze patrzę? Nie, przydatność. Tutaj. Coś powyżej 3? Nie, nie. 3-0. Najlepiej dzisiaj Damian Nowak. 3 bramki. Cezary Damianiuk 1 bramka. I Damian Szyprutowski. Nic tutaj, ale... Gra na 2,5. No nie, okej. Włodyka. Ewentualnie Lewandowski. Można by było go podmienić. Przy takim wyniku. Na Dzięcioła. Dobra, na razie zostawiamy. Jeszcze zmiany będą. Lewandowski słabo. Gdzieś to już słyszałem. No dokładnie. I to nie raz pewnie. 56 minuta. Za chwileczkę jeszcze kolejne zmiany zrobię. Bo przy takim wyniku to już można wpuszczać nawet tych młodzieńców. No, rzut wolny dla Pogoni. 6. brameczka. Krystian Miś. Lewy środkowy obrońca. I asystę Cezary Damianiuk. No, no ładnie, no ładnie. 6. brameczka. Jakie wyniki tu są. Aż w szoku jestem. Dobra, zmiana będą. Wpuszczam młodych. Wpuszczam młodzież. Wpuszczam środkowego obrońcę. Tutaj damy. Okusami. Jest. A niech gra młodzież. Kogo tu jeszcze mamy takiego młodnego? Środkowy napastnik. Bujalski wejdzie. Młody. I kogo my jeszcze tutaj mamy takiego młodego? Misiak. Lewa pomoc. Misiaka tutaj damy. Tylko on pójdzie troszeczkę... O, tak. No i okej, nie? Jeszcze jest Kowynia albo... Ten jest Mamiś. Środkowy pomocnik. Dobra, to ten wejdzie jeszcze tu. Mamiś. No i tyle, o. Także niech młodzi też pograją. Parę minut dostaną. Trzej przyjaciele z boiska, tak. 6-2. Ładny wynik. A to jeszcze nie koniec. Na razie jedna żółta kartka. Przydatność. Miś. Demieniuk. 1,5. Mogliby, kurde, bardziej. Nie tylko po połówkach, ale jeszcze... Zobaczcie, bo to jest co pół się zmienia. 3-3,5. Jakby to się zmieniało na przykład jeszcze po przecinku. Tam ta 1/10. Lepiej to było. A tak jest tak, no... No i wygrałem. 6-2. Koniec meczu.
I jestem, czekajcie, gdzie jestem? Pogoń Sielce, drugi w tabeli. 9 punktów, a w końcu Kotwica Kołobrzeg przegrała mecz swój. I Chojniczanka jest na pierwszym na razie. 3 punkty dla klubu Pogoń Sielce. Fans im świętuje wraz z zespołem. No a jak? No a jak? Damian Nowak na pierwszym miejscu jest. Damian Cezary, Damianiuk, ok. Krystian Miś tutaj z tej strony. Trzech zawodników mam. No i Damian Nowak, najlepszy zawodnik dnia. Postępy są? Są. Nie zaplanowano meczów na ten tydzień. No to... to będziemy sobie trenowali. Jak widać, rozmowa w szatni w Olsztynie pomogła. Pomogła, no była zjebka i od razu lepiej grają. Natomiast tutaj ten duch współpracy troszkę spada. Pytanie, czy ja tutaj na ten kalendarz coś mogę sobie jeszcze zaplanować. Chyba nie mogę właśnie. Po prostu nie mogę tutaj. Tutaj mamy ogólną taktykę. To niech ona sobie zostanie, aczkolwiek może tak. Może tak. Co z tymi skautami w końcu? Oni tam tą robią tą robotę, czy nie robią? Postęp skautingu. Kotwica Kołobrzeg. Ile to będzie kosztowało? Panie? Sprzedałem tego Mateusza Majewskiego, on miał 4-1. No i dobrze, no. Udało się coś tam zarobić na nim. Tu jest jakaś opcja. Przedłużenie kontraktu. Aha, tutaj te punkty akcji trzeba wykorzystać. O, to nie, o to nie. Ja im mam ich mało po prostu. Relacje z zawodnikami, dobrze. Hierarchia, Damian Nowak jest najwyżej w hierarchii. Teraz tak, tutaj po dużej aktywności zorganizuj mecz. A właśnie, jak to wygląda ten tydzień? Tutaj nie mamy nic, ale... zaplanuj turniej, zorganizuj mecz towarzyski. A może tu? To trzeba po prostu cały tydzień zaplanować sobie, nie? Na razie jestem 2,1 miliona do przodu. Kibice. Opinia publiczna idzie do góry. Dobra, spoko. Na razie stadionu nie będę budował, bo jest słabo. No to idziemy. Teraz tak, co oni tutaj chcą? Zakończenia, zakończenia. Strasznie to jest dużo tego zakończenia. Powiem szczerze. Gra pozycyjna, małe grupy. Zakończenia, zakończenia. Tutaj coś może pójdzie jeszcze. Rozluźnienie. Pressing. O, pressing zrobimy, dobra. Zyskuję punkt menadżera. Właśnie muszę jeszcze zaraz wejść w to. Zorganizuj mecz towarzyski. Trzeba też patrzeć, jakie są opłaty za te mecze. Górnik Łęczna 15 koła. Zaraz zobaczymy, czy coś za darmożkę. Najniżej to będzie 15 tysięcy. Z pierwszą ligą Górnik Łęczna.
No można spróbować. Trzyma się Darek. Trzyma się w takim razie. Smacznego obiadku również. Mamy którą 12:30, dobra. Oj, 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 Marcin Paczkowski. Trening. 20 dni nieobecności. Naderwanie włókien mięśnia. Myślałem, że tutaj ten mecz się uda wkleić, ale nie. No dobra, ale tam zawodnicy coś tam zyskali. Niestety znowu straciłem tego ducha współpracy. O, junior. Poprzedni poziom, 2 gwiazdki. Ma otrzymany punkt menadżera. Michał Wróblewski. Lat 15 w U17. Czyli za to, że się młody zawodnik rozwinie, to ja dostaję jakiś punkt menadżera. Początek tygodnia. Mecz towarzyski będzie z Górnikiem Łęczną i z Hutnikiem. Tylko to jest jakaś data? 14-17, oż mordę. I z Hutnikiem na wyjeździe. I z Hutnikiem na wyjeździe. Tutaj gdzieś były... No, czekajcie, rozwój zawodnika. Tak, to niech zostanie. Właśnie gdzie to jest? Te punkty menadżera. Personalne. Punkty menadżera. Ale ja tego nie widzę. To są asystenci, to nie. Tu są chyba jakieś, to są chyba te punkty. Słuchajcie, wydaje mi się, że to są te punkty chyba. Które idą do góry. To są moje języki. Wydajność pracy, pensja. Zobaczę, mam 45 punktów. No dobrze. Oj, oj, oj. Zaproszenie od głównego sponsora. Dobra. Oj, tu się dużo będzie dzisiaj działo. Zainwestuj pieniądze. Zaproszenie od sponsora powierzchni reklamowych. Wydarzenia charytatywne. Zatrudnij nowego kierownika działu. Planista składu. Dobrze. No, okej. Tu jest mecz. Aktywna rekonwalescencja. Dobra, niech odpoczywają później. Atak środkiem. Szybka zmiana w grze. Ataki bezpośrednie z podaniem. Tak. Spotkanie sponsorskie. Dobra, jest ok. Tutaj w porządku. Dodatkowy trening. Zyskujesz punkty menadżera. Zadanie skautikowe wykonane. I co? I nic. Wydane pieniądze i nic. Inwestycja przeprowadzona. Charytatywne. Poprawia reputację klubu. Nowy koordynator działu. Dobra, spróbujemy ponegocjować niższą stawkę. Na 19 tysięcy. Widzę, że tutaj w tym menadżerze nie bardzo można negocjować, bo oni nie przyjmują tych negocjacji w ogóle. No i dobra, mecz towarzyski teraz będzie z defensywnym pomocnikiem. Z tym, że tego Majewskiego damy tutaj, wyżej. Damy wyżej. Postępy treningu. Przegląd pola, przegląd pola. No to zapraszam na mecz towarzyski. Zagram mecz towarzyski, zagram jeszcze jeden mecz z Hutnikiem
i skończymy dzisiaj drugi odcinek. I zagram sobie bezpiecznie, nawet zagram z nimi sobie ostrożnie, defensywnie. Tu jest na 0. Tutaj na 0, tu na 0. No tak trzeba zagrać. To jest tylko towarzyski, nie będę tracił tych punktów. No dobra, to zapraszam, zobaczymy jak wyjdzie. Zobaczymy. 57, oni mają 76, poziom drużyny. Ja mam 57, oni mają 76. Także no defensywnie, z defensywnym pomocnikiem. Widzę jakie mają statystyki piłkarze, po 6 mają. O, już. O, to ja strzeliłem, Cezary Demianiuk, myślałem, że to oni. Ja pierdzielę. No prawo. Demianiuk. Ależ wariat. 1-0. Z Górnikiem Łęczny. Z pierwszej ligi. No ale teraz Górnik Łęczny atakuje. Co tu się wydarzy? Oj, 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 oj. Dobrze, Paweł Łytkowski obronił. Środkowy obrońca. Jeszcze rzut rożny. Ajajajajaj, była szansa. Clemens. Lukas. No, teraz po mojej stronie. No, nie udało się, pudło. No, ale powiem wam, że nie jest źle. Nie jest źle. Ale oj, 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 oj. I brama. Ilkay Durmus, jakiś Turek chyba. Lewy napastnik. No ale tu jakoś tak ładnie zrobił dryblinki. O jest. Bramkarz się nie rzucił, nic się nie działo. Zasłonięty, 1-1. No ale ja z mocniejszym przecież rywalem tutaj dzisiaj teraz gram. Więc no wiadomo, że może się wydarzyć, że będzie mocna porażka. Patrzę po ich statystykach zawodników, mają po 6-6 nawet. No, są takie. No to właśnie ten Durmus chyba ma 6-6. Jakub Sinior. Prawa strona, prawe skrzydło. Ajajajajaj. Przejmuje piłkę Daniel. Oni już mają ten. Szare, niebieskie gwiazdki mają. 6-6. Bramkarz ma 6-2 u nich. Gostomski. I co tu będzie? No, tak właśnie. Przegrywam 2-1. Znowu bramkarz się nie rzuca. Zero reakcji bramkarza. Wyszedł przed pole i przegrywam 1-2. No ale to przed meczem spokój. Nie, tutaj pokładana bezpieczna pozycja. Nic tutaj więcej nie wymyślimy. O, trzecia bramka. Marko Roginić. 1-3. Morale spadnie. Po co ja ten mecz robiłem? Niepotrzebnie teraz, sobie tak myślę. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Znowu Górnik Łęczny atakuje. Ależ te piłki. No teraz bramkarz ładnie, Jakub Burek. Chociaż teraz. Ale dzisiaj tak ogólnie słabo. O, proszę, czwarta bramka. Znowu Lukas Clemens, środkowy obrońca. No, dokładnie siedzi piłeczka. 1-4. 1-4. No u mnie Burek dzisiaj 6-0. Słuchajcie, przydatność na boisku bardzo słabo. Bardzo słabo. Jeszcze ten Derletka coś tam próbuje na prawej obronie, ale... Nie, no nie, no jak te piłki wchodzą w ogóle, to... Ikal Durmuś, no to ten Turek, no. No ma 6-6 chyba. Ja pierdziele. Jaka różnica. Wiecie, taki wynik będzie w Pucharze Polskim, będę grał. Z Pogonią Szczecin.
No, niestety. Trzeba się do tego przyzwyczaić, że tak będzie. Ale to już pewnie w następnym odcinku zrobimy. Zresztą tak, na pewno, nawet nie wiem, czy nie później. Osiemdziesiąta minuta. Jest kogo tu zmieniać w ogóle? Matko Bosko, Częstochowsko. Damian Gąska, piąta, szósta bramka. Przelobował go, co? No. Ależ brameczka, co? Osiemdziesiąta dziewiąta minuta. Kończ pan mecz. Sędzia, kończ ten mecz. Obrzydliwy. Dobrze, jest plus taki, że zawodnicy dostali jakieś ogranie. I tyle. 1 do 6 mecz towarzyski. Jak to wygląda? Dobra, i ostatni mecz dzisiaj, słuchajcie, na odcinku to będzie z Hutnikiem Kraków. W drugiej lidze. Oni są na 10 pozycji, czyli można zagrać z nimi, rozumiem, ofensywnie. Tak, do Krakowa lecimy. 287 km. Ja bym tutaj grał jeszcze na ofensywnego. Dałbym może tak, tego Włodykę tutaj. Pyrdą. Piotr Pyrdą. Kurde, on dopiero wrócił z tego. On dopiero wrócił z... Przemysław Misiak. To niech tak zostanie może. On dopiero wrócił z kontuzji, więc co tutaj tego pierdoła to w ogóle trzeba podmienić za chwileczkę z kimś, bo bez sensu jest, gdzie on jest ten pierdoł. Tu jest, więc na razie go nie biorę, on jest mega wykończony, jest wykończony. Nie, no bez sensu go tu w ogóle wrzucać. No dobra, no to Damian Nowak i Demieniuk, oni tutaj powinni robić różnicę w tym meczu kolejnej rozgrywki. Oni są na 10 pozycji, a ja jestem na drugiej. Zagram sobie ostrożnie ofensywnie, ale teraz środeczkiem zagramy. Tu na 0. Tu też słabiej. Tu bardziej środkiem zagramy, bardziej środkiem zagramy, dobrze. Jeszcze tutaj rzucę okiem. Tu niech będzie. Tu niech będzie. Oj, kurde, mają dobrego zawodnika, Denis Rakels. On ma jedną szarą gwiazdkę. Kurcze. No, nieźle. Środkowy napastnik. Jakieś wzmocnienie motywacyjne tutaj damy. Dziś wygramy. No może to. No może to. To gwizdeczek. Czekajcie, tutaj jeszcze damy długie sceny. O. No i teraz zobaczymy. Chwila prawdy. Chwila prawdy. No teraz co się tutaj waży? Co tu się będzie działo? Co tu się będzie działo? Na razie mam mocniejszą niby drużynę na papierze. 63-58. Ale na razie... O! Hutnik atakuje. Oj. Odda. Ja pierdziele, jaki gol! Jaki ping-pong! No i tracę bramkę. Sławomir Pier, pierwsza bramka. Zobaczcie, jaki ping-pong był. Niesamowite. Tracę bramkę. Ale dla mnie rzut wolny. No, oj, ale spierdzielił.
spierdzielił to totalnie. Znowu kutnik atakuje. Kurno. Nie, to moi atakują. Co tu się dzieje? Aha. Przejął piłkę, dobra. Jest już przydatność, jest już przydatność. Na razie 3,5, czyli słabo. Poniżej przeciętnej. A, to moi przejmują, dobrze. Podanie. Powstrzymuje Adek Dawidowicz. Ajajajajaj. Czyli interakcja nawet jest. Trzeba było strzelać może. Zawsze Polak mądrzejszy po szkodzie. Wiadomo, nie? No i przegrywam 1-0. Tragedia. Tragedia, misiak. Lewa pomoc. Czyli on bardziej O, tutaj się lepiej czuje. Trzeba zacząć chyba iść do przodu. Trzeba troszkę iść do przodu. Żeby odmienić losy tego spotkania. Dzisiaj Burek słabo. 3,5. Nawet Misiak 4-0. Słabo. Nowak słabo. 4-0. Rzut wolny dla mnie. Dobra. Dawaj. Ach, wybronił. Kolejny rzut rożny. I znowu, kurde, wybronił. Dobry ten bramkarz. O, najlepszy nawet na boisku, 1-0. Dobra, nie zmieniam na razie, patrzę na energię. Kurde, słabo. Słabiutko. No i co? Kolejny mecz przegrany. Ja pierdzielę. Jeszcze dla Kutnika, nie? Koniec meczu. Przerżnąłem w Krakowie. 1-0. Przerżnąłem, czyli... No widzicie, nie ma tylko zwycięskich wyników. Można też dostać sromotnie w dupę. Niestety. Również dzięki... niestety dłużej na tym live'ie mnie nie będzie. Ja już też kończę dzisiaj. To się kończy właśnie tym meczem. Kończymy dzisiejszy live. Ja tylko sprawdzę, gdzie ja spadłem. Na 7. pozycję spadłem, a Hutnik poszedł na 6. Strata 5 pozycji. No niestety. Niestety. Miało być lepiej, a z Hutnikiem wyszło jak wyszło. Czyli przerżnąłem 1-0. No cóż, raz się... Tak. 32-letni Gofred Walczak. Dostaje nowy poziom, drugą gwiazdkę. No ale on ma 2-1, stary. I junior, 17-letni Pawłowski, to samo, druga gwiazdka. Czyli zawodnicy się rozwijają, no. No dobra, to w następnym odcinku będzie Sentencja Nowy Sącz i oni są na 5. miejscu, wygrali 3 ostatnie mecze, więc będzie ciężko. Będzie trzeba grać defensywnie. Ale to już zrobimy sobie w następnym odcinku. Jeszcze tylko sobie chcę zobaczyć, czy tu mi się... Tak, tu idą te punkty do góry. Miałem 45, mam 48, czyli ten pasek się zapełnia tutaj, nie? Podejrzewam, że gwiazdkę dostanę, jak mi się zapełni ten pasek tutaj do końca. Moi drodzy, to ja wam bardzo dziękuję za uwagę, jeśli chodzi o We Are The Football 2024.
w karierze Pogoni Siedlce. Zapraszam na następne mecze, na następne spotkania, na to, co będzie się dalej działo z tą moją drużyną i czy będę mógł awansować wyżej. Także dzisiaj przynajmniej na razie Wam dziękuję za uwagę, dzięki za komentarze, dzięki za to, co tu zostawiacie i trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!